Paulina Łoszewska, zapraszam na wiadomości telewizji KTK. To koniec roku 2022. Jest to czas podsumowań, a dla nas także pożegnania. To ostatni program na antenie telewizji KTK. Żegnamy się z Państwem i dziękujemy za wszystkie lata, w których byliście z nami. Andrzej Adamiak, witam w programie Kętrzyn Dzień po Dniu. Zobaczmy, co ciekawego czeka na Państwa w dzisiejszym programie. Agnieszka Grądkowska, dzień dobry. Natalia Końka, witam w programie Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Aneta Dunaj, witam Państwa i zapraszam do oglądania programów Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Dzień dobry, Marlena Szypulska. Zaczynamy wydanie Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Dzień dobry Państwu, Justyna Drost. Zapraszam do oglądania programów Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Paulina Łoszewska, zapraszam na Kętrzyn Dzień po Dniu. Dzień dobry, Angelika Tołoczko, zapraszam na wiadomości telewizji KTK. Andrzej Adamiak, witam Państwa. Historia Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej ma 30 lat. W 1992 roku wyemitowano pierwsze programy lokalne w tak zwanej kablówce, a 3 lata później KTK otrzymała koncesję na regularne nadawanie. Przez ten okres kronikę filmową życia Kętrzyna i jego mieszkańców tworzyło wielu dziennikarzy, reporterów, operatorów, montażystów i dziesiątki współpracowników. Każdej z tych osób serdecznie dziękujemy. To dzięki Wam powstawały relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych, dotyczące ważnych spraw dla miasta i regionu. Mówiliśmy o tym, co się dzieje na salach sesyjnych, o pracach służb mundurowych, nagłaśnialiśmy wiele wydarzeń charytatywnych, prowadziliśmy tysiące rozmów i promowaliśmy uzdolnionych Kętrzynian. Ostatnie lata to rozwój technologiczny telewizji KTK, zmiana formatu nadawania na emisję cyfrową i rozszerzenie zasięgu na wiele miast regionu. To również pierwsze zrealizowane przez nas transmisje na żywo. Włączając nasz kanał na ekranie telewizorów, można było oglądać przekaz z siatkarskich Mistrzostw Polski Juniorów organizowanych w Kętrzynie czy gali jubileuszowej z okazji 60-lecia spółdzielni mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie. Po 30 latach telewizja KTK kończy swoją działalność. Dziękujemy naszym widzom za wszystkie lata spędzone z naszymi programami, za wszystkie słowa aprobaty i krytyki oraz to, że mogliśmy wspólnie zarejestrować 30 lat historii Kętrzyna i jego mieszkańców. Rok 2022 minął bardzo szybko. Za chwilę otworzymy kalendarz z 12 miesiącami składającymi się na rok 2023. Warto jednak podsumować ubiegły rok i zobaczyć, jak minął. W styczniu powitaliśmy nowy rok, już bez żadnych covidowych ograniczeń. Na placu pod ratuszem ponownie rozbrzmiewały dźwięki muzyki i wesołe głosy bawiących się mieszkańców naszego miasta. Korsze po śmierci swojego włodarza Ryszarda Ostrowskiego przygotowywały się do wyborów. O fotel burmistrza ubiegało się 6 kandydatów, a głosowanie odbyło się pod koniec miesiąca. W Kętrzynie odbyła się jubileuszowa, bo już 25. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W lutym trwały ferie zimowe i chociaż bez śniegu to dzieci nie miały czasu na nudę. Zarówno w szkołach, jak i w placówkach kulturalnych czekały na nich różne atrakcje. W Korszach mieszkańcy przywitali swojego nowego burmistrza. W pierwszej turze wygrał Jan Adamowicz, który został uroczyście zaprzysiężony podczas sesji Rady Miasta. Zamiast śniegu mieliśmy wichury, które wyrządziły niemałe szkody. Wyrwane drzewa leżące na drogach, rozbite samochody, uszkodzone budynki to skutki szalejącego żywiołu. Przez kilka godzin brakowało prądu, a w całym mieście zapanowały egipskie ciemności.
Nie zdążyliśmy jeszcze dobrze otrząsnąć się po pandemii, a już dotarły do nas chiobowe wieści o nieszczęściu, jakie spotkało naszych sąsiadów. Wojna na Ukrainie to słowa, które nie schodziły z ust. Przez cały miesiąc trwała zbiórka darów, organizowano miejsca noclegowe, lekcje języka polskiego, a lokalni artyści wyrażali swój sprzeciw agresji i wojnie licznymi koncertami. W kwietniu w Kętrzyńskim Centrum Kultury odbyło się wielkie święto wokalistów, którzy przyjechali z całej Polski, by zawalczyć o kryształową nutę. Równocześnie trwały przygotowania do Wielkanocy. Z tej okazji w Koniku Mazurskim odbyły się warsztaty zdobienia pisanek i robienia palm, a Centrum Wolontariatu na czele z Januszem Mazurkiewiczem namówiło kętrzynian do zrobienia jaj. Kętrzyński Caritas zorganizował Dzień Dobra, a w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się impreza charytatywna dedykowana uchodźcom z Ukrainy. Maj to tradycyjnie majówka w amfiteatrze, czyli moc zabawy dla najmłodszych. W tym miesiącu królował taniec zamieniając na dwa dni Kętrzyn w stolicę breakdance'a oraz siatkówka. Bowiem gościliśmy w naszym mieście najlepsze zespoły juniorek młodszych. Jak na maj przystało, był to też czas pisania egzaminów dojrzałości. Zdana matura to bilet na wymarzone studia i opuszczenie rodzinnego gniazda. O tym nie myślą jednak najmłodsi. Myślą o dobrej zabawie, dlatego też i jeszcze przed przypadającym 1 czerwca na stadionie zorganizowano dla nich piknik rodzinny z wieloma atrakcjami. Czerwiec to miesiąc, który zdecydowanie należy do dzieci. Pierwszy dzień to przecież Dzień Dziecka. Z tej okazji w przedszkolach i szkołach stawano na głowie, by wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych. Za to koniec miesiąca to początek wakacji, czyli rozdanie świadectw i pożegnanie ze szkołą na 2 miesiące. Jak początek wakacji, to z wielką pompą. Letni wypoczynek otworzyły Dni Miasta, które w tym roku obchodzi swój jubileusz, a mianowicie 665-lecie istnienia. Z tej okazji odbyła się parada miejska, wiele koncertów i występów artystów kabaretowych. Lipiec to miesiąc, kiedy większość z nas planuje urlopy i oddaje się rozmaitym rozrywkom. W Kętrzynie takich nie brakowało. Na zamku mieliśmy okazję spotkać rycerzy i dawnych rzemieślników. W amfiteatrze oraz scenie zamkowej turystów zabawiali muzycy. Niestety były też mniej optymistyczne wydarzenia. Mieszkańcy Kętrzyna zostali postawieni w gotowości, by zawalczyć o życie 3-letniego Jasia. Jego tata opowiedział nam o tym, co spotkało jego rodzinę i zaapelował o pomoc na leczenie swojego synka. Wielu mieszkańców naszego miasta w geście solidarności spotkało się pod ratuszem, by dodać mu otuchy w jego wyprawie do Częstochowy. Sierpień to miesiąc kolejnych interesujących wydarzeń w amfiteatrze, zorganizowanych w ramach Kętrzyńskiego Lata Artystycznego. To również półkolonie w szkołach. Miesiąc zakończył się bardzo smutno. Kętrzyn stracił ważną osobę. Stanisława Łozińska, poetka, społeczniczka, zasłużona dla miasta Kętrzyna. Wrzesień to czas powrotu do szkoły i przedszkoli po wakacyjnym wypoczynku. Niestety mały Jaś do przedszkola wrócić nie mógł, ponieważ wyjechał na leczenie do Barcelony. Oto by jego rodzice mogli opłacić nowoczesną metodę i uratować życie syna, walczyli mieszkańcy i miasta i powiatu, organizując różne akcje charytatywne, by uzbierać ponad 2 miliony złotych. W październiku pierwszaki wypowiedziały słowa przysięgi, stając się w ten sposób pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. To nie koniec wydarzeń szkolnych. Uczniowie uroczyście obchodzili Dzień Edukacji Narodowej, przygotowując swoim nauczycielom niespodzianki i przesyłając moc życzeń. Specjalnie dla kadry uczącej został zorganizowany bal, podczas którego wręczono między innymi nominacje. Na stadionie przy ulicy Bydgoskiej odbył się Międzynarodowy Turniej Piłkarski Kobiet. To kolejna duża sportowa impreza, której gospodarzem został Kętrzyn. Listopad to miesiąc nostalgiczny, gdzie wspominamy zmarłych. W tym roku niestety przyszło nam pożegnać kolejne cenne osoby, które zapisały się w życiu lokalnej społeczności. 11 listopada natomiast Kętrzyn świętował potrójnie. Polska odzyskała tego dnia upragnioną niepodległość, Kętrzyn otrzymał prawa miejskie oraz urodził się święty Marcin, patron naszego miasta. Z tej okazji odbyło się szereg różnych wydarzeń na placu Armii Krajowej, w szkołach, morcinki w Mosirze czy w stylu sportowym w centrum bilardowym oraz na stadionie.
W grudniu otrzymaliśmy kilka prezentów. Mieszkańcom Kętrzyna został zaprezentowany pierwszy autobus elektryczny, który już od nowego roku będzie woził pasażerów. Rozpoczęła się również przebudowa ulicy Ogrodowej, a także otwarte zostało lodowisko, gdzie na dzieci na lodowej tafli czekał Święty Mikołaj. To już koniec programu. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym widzom za wspólnie spędzone lata. Dziękujemy również wszystkim osobom, które przez lata tworzyły telewizję KTK. Dla mnie osobiście była to wspaniała przygoda. Jednak, tak jak powiedział Dariusz Szpakowski, nie mówię żegnaj, lecz do usłyszenia.